Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Rzeczniku. Wiele spośród problemów, które słusznie Pan poruszył w swoim sprawozdaniu, niwelowały poprawki do ustawy budżetowej i innych ustaw, które zgłaszał mój klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. A teraz pytania, co do których poproszę o odpowiedź na piśmie. Jakie wystąpienia generalne w 2012 roku, zainicjowanie rozwiązań systemowych planuje Pan dla przeciwdziałania negatywnym skutkom europejskiego sieroctwa, o których Pan wspominał w swoim sprawozdaniu, jednak prosiłabym o jakiś szerszy katalog działań i to działań systemowych. Druga sprawa, co Pan zrobił lub zamierza zrobić dla ochrony nad dziećmi, które są poszkodowanymi w działaniach niemieckich urzędów do spraw młodzieży, czyli Jugendamtów, reliktów czasów hitlerowskich w Niemczech, które pozbawione są możliwości rozmowy w języku ojczystym z jednym lub z obydwojgiem ze swoich rodziców. I trzecia sprawa, w jaki sposób zamierza się Pan zająć sprawami dzieci z prawami do edukacji, dzieci z rodzin katolickich, które są widzami programów edukacyjnych telewizji Trwam. Dziękuję.